od Huma. Od Huma. To jest poparcie cytatem. Od Huma. Już możemy zacząć. Dobry wieczór Państwu, witamy bardzo serdecznie. Atmosfera jest przedświąteczna, iście towarzyska tutaj w Big Book Cafe na warszawskim Mokotowie, ale ponieważ ogląda nas cały kraj, a ponieważ Polska jest całym światem, to także cały świat, więc chcemy wszystkich bardzo serdecznie powitać także w przekazie internetowym będących z nami. Po mojej lewej stronie, chociaż w kamerze to będzie strona prawa, moja znakomita koleżanka, dziennikarka Radia Tok FM, Marta Perchuć-Burzyńska. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. A po jej prawej stronie, czyli Państwa lewej, Michał Nogaś, dobry wieczór Państwu, witamy bardzo serdecznie. A naszym gościem wspólnym, nas tutaj na tej sofie siedzących, jak u pana doktora terapeuty oraz Państwa, którzy są z nami w Big Booku, jest poeta, pisarz, tłumacz, felietonista, badacz literatury, myśliciel, erudyta, ojciec, mąż, przyjaciel wszystkich Włoszek, Włochów i Włoch, jako państwa, człowiek dobry o wielkim sercu, Jarosław Mikołajewski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Te oklaski są dowodem na to, że są wśród nas żywi uczestnicy. Pani Marto, zaczynamy serię bolesnych pytań do doktora Mikołajewskiego. A jeszcze może powiedzmy, że zgromadziliśmy się tutaj również dlatego, że razem z Michałem przez ostatnie kilka miesięcy prowadziliśmy cykl zorganizowany, wymyślony przez Big Book Cafe, czyli wielkie pytania. I padały już tutaj wielkie pytania, a dzisiaj padnie, no nie wiem, czy nie największe pytanie, pytanie, czy jesteśmy dobrzy. Taki jest temat naszego dzisiejszego spotkania, to znaczy to oczywiście od naszego bohatera będzie zależało, o czym będzie to spotkanie również, ale tak na początek, no właśnie, to pytanie, czy jesteśmy dobrzy? Ja myślę, że to pytanie padnie w jakiejś formie w czasie tej rozmowy, ale jeszcze na początek zupełny chcieliśmy się, bo rozmawialiśmy wcześniej, z Michałem dowiedzieć jednej rzeczy. Mianowicie, Jarku, ty się przyznałeś, kilka tygodni temu spotkaliśmy się i rozmawialiśmy o tym, że będzie takie spotkanie w Big Book Cafe. I powiedziałeś mi wtedy, że ty byś, ja powiedziałam, że będziemy rozmawiać o dobru, a ty powiedziałeś, a ja wolałbym rozmawiać jednak o dobroci. I jesteśmy bardzo ciekawi, jaka jest różnica w takim razie między dobrocią a dobrem. No to jest takie pytanie troszkę jak z sądy ulicznej, tylko że ja do sądy przyszedłem, a nie sąda do mnie. To jest na odwrót. Nie wiem, no, ja nie jestem chyba taki, nie jestem takim pistoletem, który potrafi odpowiadać na pytania. Przed rozmową jeszcze nierozgrzany, ale chyba czuję tę różnicę pomiędzy dobrem i dobrocią i chyba każdy tak czuje, takie mam wrażenie. Otóż dobroć jest taka postawa człowieka, którego się nie boję po prostu. Tak? To znaczy to jest dobroć, to jest taka aura akceptacji idąca z drugiej osoby, od drugiej osoby, ale też taka aura, w której ja się odnajduję, w której ja mobilizuję najlepsze wewnętrzne energie. Natomiast dobro może być nieludzkie, to znaczy dobro może być pewną ideą, czy może być pewnym celem, które ktoś ustanawia. I dobro dla tego człowieka może nie być dobrem dla mnie. Tak? Dobro należy do świata idei, a dobroć należy do świata wcielenia jednak. Tak? Jak Norwid mówi, że Norwid, którego rocznicę w tym roku obchodzimy, chociaż mało hucznie, muszę powiedzieć, mało inteligentnie, mało twórczo, jak mówi, że zostanie, znamy wszyscy ten cytat, tak? Poezja i dobroć, ja to doskonale rozumiem, bo ta dobroć ma coś wspólnego z poezją. Poezja jest pewną formą dobroci, a dobroć to jest, nie wiem, no, wszyscy czytamy, bo jesteśmy w Big Book Cafe, taką literacką postacią klasycznie dobrą, czy reprezentującą dobroć, to będzie biskup Benvenuto z nędzników Victora Hugo. To jest ten biskup, który rozmawia z robaczkiem, jest kimś takim, kto nie ocenia, ocenia własne siły, kiedy czuje, że sam, że coś jest zbyt trudne dla niego, to stara się
po prostu z tym żyć, nie żyć według idei, nawet według idei dobra. Tak? Natomiast święty Franciszek, który uchodzi za tego bardzo dobrego człowieka, wcale nie był człowiekiem dobroci, dlatego że tylko człowiekiem dobra, dlatego że wymyślał sobie pewne rzeczy, które należą do idei dobra i był bardzo stanowczy w stosunku do innych. Tak? Wydaje mi się, że dobrocią byłoby na przykład tolerowanie czyjegoś zła. To znaczy mamy bardzo często pewnie taki problem, że nie wiemy, jak odnieść się do zła, które się toczy na zewnątrz, dzieje na zewnątrz. I wydaje mi się, że pewien rodzaj zrozumienia dla człowieka, który głosi albo czyni zło, jest dobrocią, chociaż to zło podlega stanowczej krytyce. To zło, ale nie ten człowiek, który je czyni. Tak? Dlatego, że gdzieś w zapleczu człowieka dobrego powinna być też mądrość, która jest w stanie uzasadnić jego, nie uzasadnić, tylko wytłumaczyć jego zło. Tak? Camus bardzo dużo pisał o tym, tak? O zrozumieniu innego człowieka. I to są oczywiście tezy bardzo ryzykowne, ale ja jestem przekonany oczywiście, że ja jestem głęboko przekonany, najgłębiej, i mamy o to bardzo często spory w domu. A nie takie spory, które by ujawniały we mnie jakieś pokłady zła, żebym się dobre pastwił. Spory. Tylko tak, takie, że na przykład ja bardzo wiele osób złych staram się po prostu zwyczajnie rozumieć albo nie potępiać. To znaczy, wydaje mi się, mi żal jest, tak? Ma w sobie dobroć coś z takiej fizjologii, to znaczy to jest fizjologiczna reakcja tak naprawdę, dobroć, tak? To znaczy po prostu ja się, tak, że człowiek, który jest obdarzony dobrocią, nie jest w stanie się przeciwstawić, jest dość bezbronny, nie jest w stanie się przeciwstawić w sposób, człowiek obdarzony właśnie dobrocią, a nie człowiek dobry, bo to jest troszkę coś innego, człowiek dobry bywa człowiekiem dobra, tak, ale dobroć to jest taka umiejętność właśnie wejścia szybko, tak, niemalże odruchowo w sytuację tego drugiego człowieka, który być może, nie wiem, jest pokiereszowany, jest pokrzywdzony, jest źle prowadzony, jest źle nauczony, źle wychowany na przykład, czy coś w tym rodzaju, nie wiem. Tak teraz rzeźbię na poczekaniu, ale nazywam to, co czuję naprawdę. Ale zostańmy na chwilę w tej twojej pracowni rzeźby, dobrze, jeżeli pozwolisz, bo tutaj się kilka ciekawych wątków otworzyło, na przykład taka zabawa językiem, ale może nie tylko językiem, to znaczy, że ktoś może być dobry w czynieniu zła, prawda? Takie to są gry językowe, które nam pozwalają opisywać różnych ludzi. Ale kiedy myśleliśmy o tym, o co ciebie zapytać w temacie dobra i dobroci, to też jednym z pierwszych pytań, które nam przyszło do głowy, było to o rozróżnienie. To znaczy, czy dziś łatwo jest odróżnić twoim zdaniem dobro od zła i która z tych rzeczy, z tych stanów, z tych emocji twoim zdaniem jest lub może być bardziej pociągająca dla człowieka? Efekciarstwo jest najbardziej pociągające, to jest największy problem. To znaczy efekciarstwo, czyli to wszystko, co nazywamy też populizmem czy czymś takim. Ale wczoraj był 13 grudnia i nie wiem, jeden z polityków powiedział, że tak jakoś nazwał bardzo stanowczo Wojciecha Jaruzelskiego. Ja nie wiem, czy to był zły człowiek. Ja nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, czy on był zły człowiek. Po prostu nie jestem w stanie, tak? Ja się daję pewnie oszukać jego fizjonomii, to znaczy po prostu, bo on robił taką minę poczciwca, ale jak się głęboko zastanowię, to moim zdaniem być może sam siebie oszukiwał, tak? Ale nie musiał być zły, żeby zrobić to, co zrobił. Tak? Mógł sam siebie przekonać do wprowadzenia stanu wojennego. Znaczy mógł być, ja myślę, że on mógł sobie tak sobie ze sobą zagrać i już był tak głęboko unurzany we wszelki relatywizm, że po prostu poszedł za tym relatywizmem, utonął w nim, ugrzązł, więc nie mam zielonego pojęcia. Natomiast znam ludzi, którzy głosili dobro, a byli potworni, to znaczy tak naprawdę, nie wiem, czy chcę ich wymieniać, ale byli ludźmi, którzy, nie wiem, pewien poeta, który
który był znakomitym poetą i głosił bardzo wzniosłe rzeczy, a jednocześnie był tak podły dla swojej żony na przykład, że to było wstrząsające dla mnie. Nie bardzo wiem, co zrobić z tym jego dobrem głoszonym, tak? Znamy zresztą, to nie jest moje odkrycie, to nie jest odkrycie czasu teraźniejszego, tylko to jest odkrycie jeszcze czasów romantyzmu, kiedy to mówimy, że przez ciebie płynie i tak dalej, tak? Strumień piękna czy piękności, ale ty sam nie jesteś pięknością na przykład, tak? Czyli jest takie dobro, które płynie przez kogoś, odnajdujemy je w słowach, ale nie odnajdujemy ich w człowieku, tak? Istnieje taki rodzaj okrucieństwa dobra. Ja szczerze mówiąc wolę mieć do czynienia z dobrociem niż z dobrem, tak? Bo ja wolę się dobrze czuć, znaczy wolę się nie bać, wolę się nie oglądać za siebie, wolę nie mieć do czynienia. Ja myślę, że na przykład cała elita współczesna władzy, tak zwana elita, to jest, ona ma, pracuje w poczuciu dobra. Oni sobie wmówili i im wmówiono dobro. Ja ich uważam dość radykalnie, a nawet bardzo radykalnie, że to, co oni robią, to jest podłe i złe, tak? Że jest nikczemne i że jest szkodliwe. Natomiast o nich bym tak nie powiedział, bo ja widzę takich biednych, czasami wariatów, czasami po prostu biednych tchórzy, lizusów, którzy zostali po prostu tak przerobieni, że już sami nie są sobą. No tak, ale to i zło. Nie mają nic wspólnego z tym chłopczykiem, z tą dziewczynką, która szła do Komunii Świętej i chciała zmienić świat i leczyć wisienki na drzewie. Tu bym trochę polemizował w tym sensie, że to, co oni czynią, jest złem, ale że oni nie muszą być źli jako ludzie. Tak. Tak to rozumiem. No ale przecież to nie jakieś enigmatyczne zło, abstrakcyjne wypowiada słowa, które padają z ust najważniejszych przedstawicieli władzy, chociażby to, że mniejszości, reprezentanci, znaczy członkowie grupy LGBT, społeczności LGBT nie są ludźmi, tylko ideologią. To nie jest zło, które nagle jak chmurka pojawia się nad głową polityka i się wyświetla, tylko mówi to ten konkretny człowiek. Czyli to zło jednak w jakimś sensie przez niego przemawia. To znaczy nic go chyba nie przymusza, żeby to zostało wypowiedziane. On to mówi sam z siebie. Ja myślę, że nie doceniasz głupoty, Michałku. To znaczy po prostu jest coś takiego i teraz oczywiście wraca pewnie, nie wiem, możliwe, że część rodziny ogląda nas tutaj i pewnie się wścieka i już sobie szykują noże na mój powrót, ale noże języków, tak, i myśli, ale ja naprawdę nie wierzę w wolną wolę. To znaczy ja nie wierzę, bo to mówimy poważnie albo nie mówimy poważnie. Znaczy ja mogę oczywiście teraz mówić tak jak, nie wiem, może ktoś by oczekiwał, że będę mówił, to znaczy powiem, że jeżeli ktoś uważa ludzi takich, owakich za złych, czy za nieludzi na przykład, w przypadku niektórych kategorii, to ja powinienem powiedzieć, że to jest widocznie człowiek zły, tak? A ja uważam, że to jest człowiek bardzo często głupi, że to jest człowiek, który nie wie, co w ogóle myśli, nie wie, co mówi. Znaczy ja myślę, że ludzie po prostu rosną sobie, w pewnym momencie nie wykazują się cechą, najważniejszą cechą, jaką powinien mieć człowiek tak naprawdę. Docelowo dobroć jest tą cechą, ale instrumentalnie to jest to niezależność. Nie są ludzie niezależni kompletnie. Oni w pewnym momencie nie mają zielonego pojęcia, co mają w głowie, co mają sądzić. Czy ty zdajesz sobie sprawę, i to oczywiście mówmy to tutaj otwarcie, czy Duda mówiąc, że to nie jest, że to nie są ludzie, tak, tylko to jest ideologia, że on wie, co mówi, ja nie mam zielonego, nie wydaje mi się, żeby tak było. Nie wiem, czy wie, co mówi, ale wie, dlaczego to mówi. Wiesz co, ja mam wrażenie, że on po prostu, znowu powtarzam, nie chcę nikogo nazywać głupcem, natomiast mam wrażenie, że ty nie doceniasz głupoty. To może ja jeszcze w ogóle uproszczę ten przekaz trochę, bo ja teraz mam takie skojarzenie przypomniał mi się mój pamiętnik nastolatki i miałam tam trzy cytaty i pierwszy cytat to był, pamiętam, z Kornela Makuszyńskiego, że na świecie może nie ma ludzi złych, tylko są nieszczęśliwi.
bo ty cały czas mówisz o ludziach głupich, a jest, ja cały czas myślę bliskie, o pewnym tak, nieszczęściu tak, też. Tak. No jest mi to dość bliskie, tak myślę sobie. Jest takie opowiadanie Dino Buzzattiego, które nie wiadomo dokąd prowadzi, ale jest taki chłopczyk, na którego mówią Dolfi, a z kolei ma taką ksywkę Sałata, bo jest zielony, bo jest rachityczny i bawi się w wojnę z chłopcami z podwórka i w pewnym momencie któryś z tych chłopcy coś między sobą ustalają, on w tym nie uczestniczy, bo jest tak strasznie zapatrzony w cel swojego napaści, tej napaści udawanej w tej zabawie, tak? I w pewnym momencie jeden z nich, Herszt, wstaje i mówi naprzód, tak? I wtedy ci pozostali rozciągają sznureczek przed nóżkami Dolfiego, Dolfi upada, jest cały potłuczony, zaciska piąstki i zaczyna płakać. I w pewnym momencie pani jedna pilnująca, czy jedna z matek mówi do drugiej matki, pani Hitler, pani synek znowu stał się ofiarą szyderstwa. No i że jest coś takiego, to znaczy to w tym opowiadaniu Buzzattiego, no ja nie wiem, co zrobić z takim człowiekiem, jakim był Hitler. Ty wiesz, ja się modlę za Hitlera czasami, albo się modliłem, chociaż jestem poganinem i się nie modlę w ogóle, ale czasami mam takie pogańskie języki, które w sobie wyzwalam za takich typów po prostu. No bo jest człowiek... Modlisz się o co? Słucham? O co za się, kogo? Za, ale w jakiejś intencji, żeby co? No żeby na przykład... żeby go tak strasznie nie bolały te kolana, wiesz, bo ja wierzę w to opowiadanie Buzzattiego na przykład. Ja nie uważam, że świat jest rzeczywisty. Ja uważam, że świat jest cały ze zmyślenia i z rzeczywistości i uważam, że te warianty, które dzieją się w prehistorii człowieka, one jakoś tego człowieka tłumaczą, wiesz? I to jest coś takiego, facet wiadomo, co zrobił, tak? Ale jednocześnie my nie jesteśmy w stanie zrozumieć, jakiego rodzaju, co go tak strasznie spaczyło. My nie wiemy, co go tak bardzo uczyniło nieszczęśliwym. Nie mamy zielonego pojęcia. I za ten moment tego jego bycia nieszczęśliwym, czy stania się nieszczęśliwym, stania się potworem. Jakoś się modlę, żeby tego nie było może, no coś takiego, coś w tym rodzaju. Ja teraz może robię ogromny błąd, bo mówię tak, jak uważam, ale tak uważam po prostu i nic na to nie poradzę. Tak jak wiesz o tym doskonale, bo żeśmy wielokrotnie o tym rozmawiali, bardzo przejmuję się sytuacją uchodźców, sytuacją ludzi, wszelkich ludzi słabych. Jeszcze mnie tego uczył Zbigniew Herbert, z którym zdążyłem się zaprzyjaźnić, żeby zawsze być po stronie słabych, bez względu na to, czy mają rację, czy nie mają racji i tak dalej, tak? No i zawsze się w to bardzo mocno angażuję i mam wrażenie, że mam tutaj postawę w tych kwestiach, powiedzmy, bardzo jednoznaczną. Ale nigdy nie zdobyłbym się na powiedzenie o kimś, że jest podłym człowiekiem, że jest nikczemnym, że jest złym. Po prostu nie umiem tak powiedzieć, tylko widzę wszystkich jako... I dlatego jak przyszedł papież Franciszek i powiedział, że cały świat to jest jeden wielki szpital polowy, to ja mu mówię, w końcu przyszedł taki papież, który powiedział to, co powinno było zostać powiedziane. To znaczy w końcu ja nie oczekuję od papieży niczego. Papież czasami mówi, że człowiek powinien być dla człowieka bratem. No mój Boże. Ja już to w liceum wiedziałem, albo w podstawówce, ale czasami powie coś takiego, tak? Ten akurat papież ma taki talent do tego, żeby dać wytrych do rzeczywistości. I my tak się sami zapędzamy w taką, mam wrażenie, że szachujemy siebie nawzajem taką potrzebą mówienia rzeczy oczywistych. No pewnie, że ktoś, kto... Ja uważam na przykład za złego człowieka Jarosława Kaczyńskiego. Uważam go za złego człowieka w tym momencie. Ale strasznie jakoś pokrzywdzonego i ja nie wiem, kiedy to się stało po prostu, tak? Złego w tym sensie, że robi zło. Znowu upraszczam, powinienbym powiedzieć tylko, że za długo by to było, żeby się z tego wszystkiego wytłumaczyć, tak? Ale jest człowiekiem, który jest, nie wiem, sfrustrowanym może, tak? Jest jakoś głęboko zranionym, głęboko skaleczonym. Ja nie potrafię myśleć o nim z takim... nie wiem, z uczuciem, które nazywamy nienawiścią. Nie, po prostu nie umiem. No i nie umiem i to jest jakaś szajba prawdopodobnie, jakiś defekt może, ale też za każdym razem staram się widzieć to, co się stało. To znaczy to, co jest taką
istotą tego człowieka. Tymczasem bez przerwy, gdzie się tylko obrócimy, to ja widzę dziennikarzy czyhających na takie słowa czy potknięcia językowe biednych wywiadowanych, którzy im mówią, to znaczy, że pan, tak, to znaczy, że pan popiera to, tak? A mówię, nie, absolutnie nie chciałem tego powiedzieć, tylko chciałem coś innego. I wszyscy czują, że ten efekt docelowy musi być taki, że my potępiamy ludzi, którzy robią rzeczy godne potępienia. Nie, tymczasem jedną rzeczą są rzeczy godne potępienia, a inną rzeczą są ludzie, którzy to potępili. Bo mają strasznie beznadziejne życie. Jeżeli wejdziemy na poziom człowieczeństwa, który jest niepubliczny, tylko jest bardzo prywatny, to bardzo często zeświniliśmy się za życia po prostu. Bardzo często zrobiliśmy rzeczy koszmarne. Wyobraź sobie, że w tym momencie życia ktoś nas widzi i ekstrapoluje akurat ten moment, kiedy robimy świństwa w życiu. Takie życiowe świństwa, klasyczne, należące do sfery prywatnej. No to właściwie, no, czy wszyscy się uchowamy na pewno przed taką kategoryczną oceną, że jesteśmy ludźmi złymi? No chyba nie. To znaczy, wydaje mi się, że wielu z nas stanęłoby, samych siebie zobaczyłoby w zupełnie innym świetle. Tyle tylko, że te rzeczy wychodzą na światło dzienne i stają się rzeczami publicznymi po prostu. W związku z tym mamy do nich zupełnie inny stosunek, jak gdybyśmy byli odpowiedzialni też za przekaz społeczny. Ponieważ jeszcze o tym nie powiedzieliśmy, ale są też, będą się pewnie pojawiały pytania od naszych widzów, którzy oglądają nas w przekazie internetowym. I na Państwa pytania też oczywiście czekamy. Proszę je wpisywać w komentarzach pod transmisją. I teraz, żeby udowodnić, że nie wymyślamy, że tak jest, to pierwsze pytanie od pani Beaty, które też krąży wokół tego, o czym rozmawiamy w pierwszej części naszego spotkania. Czy rzeczywiście, pyta pani Beata, można nazwać człowiekiem dobrym kogoś, kto głosi dobro, a jednocześnie bywa podły czy okrutny wobec niektórych ludzi? Trochę już o tym mówiliśmy, ale gdybyśmy mieli stworzyć taki wywar z tych wypowiedzi, które do tej pory się pojawiły w naszej rozmowie, to co, możemy nazywać człowieka? Nie, no nie mówię od razu o tym, żeby nazywać tego człowieka dobrym człowiekiem, prawda? Ale, nie no, głoszącym dobro po prostu. To znaczy, bo jasne. Tutaj mówimy tak o tym, że ten, który robi rzeczy złe, czyli w istocie robi rzeczy złe, natomiast czy my jesteśmy w stanie nazwać go człowiekiem dobrym tylko przez to, że głosi dobro. Nie. Każda ocena, czyli każda kwalifikacja człowieka to jest przekaz przede wszystkim społeczny. Czy my mamy naprawdę wewnętrzną potrzebę nazywania ludźmi dobrymi albo złymi? To znaczy wejdźmy do myśli. Tak samo jak ja czytam książki, denerwuje mnie jak czytam. Przestałem prawie czytać powieści, teraz głównie czytam krótkie eseje, do 30 stron mniej więcej, co tobie jako prowadzącym programy o książkach wyda się dzikie kompletnie, ale tak jest. I tego też nie będę pudrował w żaden sposób. Znaczy, można oczywiście się zdziwić, jak się spojrzy na rozmiary Boskiej Komedii, no to nie jest książka 30-stronicowa. Ale to jest tak, że pójdę do kina, pomyślał John, czy coś takiego, tak? No nie jestem w stanie pomyśleć. Albo, tak, to jest właściwie ciekawa osoba, pomyślała pani Dalloway, powiedzmy. Tak, no to ja tak formułujecie własne myśli, macie taką potrzebę, żeby to definiować. No nie ma czegoś takiego, tak? Ja myślę jakimś splotem uczuć i myśli i tylko z potrzeby komunikowania, tylko z potrzeby bycia zrozumiałym, przekazania chociażby cząstki tego, co mam w środku siebie, zapisuję to w takiej postaci. Ja nigdy nie patrzę na człowieka i mówię, co za zły człowiek, o, tak? Niegodziwiec. Tak? Czy coś w tym rodzaju. No, nigdy tak nie myślę, tylko mam pewien... Niektórych tak myślisz, nawet to powiedziałeś. Nie, to znaczy, bo musiałem oczywiście, bo jestem tutaj, zgodziłem się na rozmowę publiczną, w związku z tym jakoś to muszę nazwać. To znaczy nie. Powiedziałem z potrzeby komunikacji powiedziałem, że jest złym człowiekiem, ale tak naprawdę nie uważam, że jest złym człowiekiem, tylko uważam, że jest człowiekiem, który robi diabelną krzywdę po prostu w tym momencie. Strasznym krzywdzicielem jest. Ale zostawmy to. Natomiast ja mam stosunek. Wtedy, kiedy widzę kogoś, kto postępuje tak,
kiedy na przykład widzę pana Jarosława Kaczyńskiego, tak, no to mam odczucie pewnego rodzaju nawet obrzydzenia, muszę powiedzieć, tak. Kiedy widzę Jarosława Gowina, mam poczucie takich niestosowności po prostu, takiej bidy. Jak go widzę z kolei w innej scenie, kiedy, nie wiem czy pamiętacie, ale kiedy w Sejmie on schodzi obok Kaczyńskiego i tak próbuje do Kaczyńskiego podejść, a Kaczyński w ogóle nie zwraca na jego uwagi, i to mi go żal strasznie po prostu. To mi go strasznie żal, jak takiego chłopca, któremu nikt z klasy nie chce piątki przybić po prostu. No. Więc mam tego typu odczucia. To nie jest, nie mam takiej potrzeby, żeby za każdym razem nazywać, o tutaj mi żal, bo to jest taka konwencja raczej tych programów typu oglądamy razem telewizję i coś takiego, jest taki program, że ludzie oglądają telewizję i coś komentują, tak? No więc, a ja nie mam takiej potrzeby. Prawdą wewnętrzną ludzi, wtedy kiedy myślą o innych ludziach, jest odczuwanie obrzydzenia, niechęci, zmęczenia, tak? Są na przykład ludzie natrętni, hałaśliwi, są ludzie, którzy zagadują, są megalomani, których po prostu się wystrzegam i rzeczywiście no, w sposób tak okropny i nadmierny wracają do tego swojego ja i do własnych dokonań i wszystko się na tym kończy. I to są nawet bardzo czasami wybitni ludzie w swoich dziedzinach bardzo wąskich. Że ja mam rodzaj, no ja takie zwierzątko jestem, myślę, że tak zwierzątko, że nam się wydaje tylko, że dostaliśmy język. Tymczasem może zwierzęta dostały coś ważniejszego niż język. Brak potrzeby języka po prostu. Jakoś mi się smutno zrobiło przez chwilę, bo tak sobie pomyślałam, że... Ja jestem od wysylania tutaj? Nie, że mieliśmy rozmawiać o dobroci, o tym, że jesteśmy dobrymi. I w trakcie naszej rozmowy oprócz Dantego padły już dwa nazwiska polityków i jedno nazwisko przywódcy słynnego z czarnym wąsikiem. I tak się zastanawiam, że może jakichś lepszych przykładów poszukajmy. Ale nie, powiedziałam o świętym Franciszku. A też, jeszcze był święty, prawda? Jeszcze był papież o biskupie Franciszek, Benvenuto, papieżu Franciszku. Czyli ta proporcja jest... Dla nie, no bo ludzkości. To jest też ciekawe i myślę, że to jest też taki moment na kolejne z pytań, nad którymi się wcześniej, przyznam to, z Michałem również zastanawialiśmy, kiedy zastanawialiśmy się, w jaki ogień i jak bardzo gorący pytań, prawda, cię tu wprowadzić, Jarku, na ile dobroć, tak mi się wydaje, że to jest ten moment. Na ile dobroć w takim razie jest twoim zdaniem w pewnym sensie uwarunkowana swoją przeciwnością, czyli złem, bo cały czas mi się wydaje, że o tym tutaj też rozmawiamy. Czy jest tak, że bez niegodziwości nie byłoby dobroci, a bez zła nie byłoby dobra? Może w takim świecie żyjemy? No tak, ja tutaj trochę działam w warunkach, czy żyję w warunkach innego przeciwieństwa, to znaczy innej przeciwstawności, to znaczy radykalizmu i dobroci po prostu. Tak? Ja nie oczekuję od ludzi, żeby byli. Bardzo często się mówi o tym, że ktoś nie zareagował na coś. Ja nie mam pretensji specjalnie do ludzi, że nie reagują na zło, tak? Bo się na przykład boją. Ja bardzo doceniam lęk, być może dlatego, że sam jestem ofiarą stanów lękowych bardzo paskudnych, tak? I bardzo przykrych. Natomiast ja się dobrze czuję po prostu i uważam za dobro dla mnie, mówię świadomie dobro, a nie dobroć, dobrze się czuję w momencie, kiedy przebywam w towarzystwie ludzi, którzy mnie nie zaatakują, tak? Po których nie spodziewam się jakiegoś strasznego, strasznie ostrego stanowiska. Ja dopiero dość późno, bo my się późno budzimy do życia tak naprawdę, to znaczy są ludzie, którzy dojrzewają bardzo szybko i od razu mają radykalne poglądy. Nie wiem, no ten tchórzem jest Wojciech Jaruzelski, powiedział wczoraj prezydent Duda. Tak, ja mu zazdroszczę takiego rozumu i takiej roztropności, która pozwala mu tak powiedzieć. Ja nie mam dowodów na tchórzostwo Wojciecha Jaruzelskiego na przykład. Tak? Natomiast ja z kolei po prostu zwyczajnie dobrze się czuję z ludźmi, którzy nie wywierają na mnie nacisku, żebym ja coś uważał, tak? Żebym ja się opowiedział po jakiejś stronie, bo ja sam do tego dochodzę. Żebym ja się opowiedział w sposób taki, który nie byłby sprzeczny z moim
poczuciem autentyzmu, bo jeszcze zapomniałem powiedzieć o tym, że autentyzm jest szalenie ważny, żeby to wszystko było, bo teraz tyle osób się oburza, że właściwie jak gdyby, nie wiem, no obok lizusostwa bohaterem naszego dnia codziennego było święte oburzenie na przykład. Bez przerwy się oburzamy, tak? Bez przerwy. Ja wolę rozumieć, ale też wolę, żeby mój protest, moje oburzenie, zanim ja je wypowiem, stały się częścią mnie. To jest trochę jak z wierszami. Jest tak, że nagle w pewnym momencie zauważyłem, że do moich wierszy wszedł świat uchodźców. To nie jest tak, że ja sobie wymyśliłem tę łódkę. Nigdy bym nie napisał wiersza o uchodźcach, gdyby ten świat nie wszedł we mnie. Tylko ja sobie żyłem, nie założyłem sobie, że świat uchodźców wejdzie we mnie. Tylko dzięki Lampedusie, dzięki temu, co potem, o czym dowiedziałem się z granicy polsko-białoruskiej, ale zwłaszcza dotyczy to Lampeduzy jednak, bo tamto doświadczenie moje jest dłuższe. Nagle napisałem wiersz, gdzie była łódka, a sam siebie uznałem za łódkę. Dziurawą, bo dziurawą, ale. Tak, to jest w ostatnim tomie chyba. I potem Pismo jeszcze opublikowało ten wiersz, ten chyba. I to jest coś takiego, że ja najpierw muszę uczynić coś moim światem i muszę mieć przekonanie, że i muszę mieć wewnętrznie głęboki, autentyczny, zły stosunek do czegoś albo dobry stosunek do czegoś, żebym ja to miał wypowiedzieć. Tymczasem odmawiam światu takiego automatyzmu klasyfikacji. Widzę coś i ja mogę powiedzieć, o, nikczemne, złe, dobre, takie albo inne. To znaczy, bo ja się muszę wtedy odwołać do takiej instancji czysto rozumowej. A ja nie uważam, że świat jest oparty na rozumie. Świat jest oparty na konglomeracie rozumu, uczuć, naszych wspomnień, pamięci o konkretnych ludziach. My jesteśmy w całości, natomiast dążymy do jednowymiarowości. Ja bym strasznie nie chciał być jednowymiarowy, bo nie jestem. I nikt nie jest jednowymiarowy. Ale boimy się powiedzieć o czymś. Zdałem sobie sprawę też z tego, na przykład, kiedy pisałem taki reportaż o ojcu. I najbardziej, właściwie nigdy nie płakałem nad swoim wspomnieniem o nagle zmarłym ojcu, tylko dopiero kiedy przypomniałem sobie o tym, że mu pękały opuszki palców, kiedy nadchodziła jesień. Tak? I że szukał kremu z witaminą A. I dlaczego o tym nie mówimy? To znaczy, dlaczego tego w sobie nie uwalniamy? Takich małych, drobnych rzeczy, które nas. Przez które moglibyśmy dojść do naszego wnętrza, do tej siatki, do tego mechanizmu, który dopuszcza, który uzasadnia nasze myślenie dobre albo złe o tym albo tamtym, albo czułości o kimś poprzez pewne fakty, które na ogół są uważane za takie fakty wstydliwe albo nie do wydobycia na powierzchnię. No to wszystko jest takie, czyli ja bym strasznie chciał się mieć naturalny instynkt, to znaczy chciałbym na przykład teraz, bo my teraz mówimy o tym, że nie jesteśmy w stanie przyjmować uchodźców, tak? To znaczy, że nie umiemy przyjmować uchodźców. Co by to znaczyło, nie umiemy przyjmować uchodźców? Ja bym chciał, żeby dokonano takiej operacji, jak zrobiono z ludźmi, jak zrobili ludzie, no medycy tak naprawdę, a właściwie głównie pogotowie ratunkowe i ratownicy, tak? To znaczy, że kiedyś, nie wiem, czy pamiętamy wszyscy, ale jakieś 10 lat temu, jeszcze pewnie 15, jak leżał człowiek na ulicy, na mrozie, to pierwsza myśl była pijak, pijany, zostawiamy go z boku, tak? Teraz zostawić człowieka na mrozie, czy pijak, czy nie pijak, to jest, nauczono nas, poprzez procedury, o których nam mówiono, nauczono nas, żeby takiego człowieka nie zostawiać, bo jest 1% szansy, że nie pijak, a poza tym nawet jak pijak, no to wytrzeźwieje, to będzie nie pijak, prawda? I w ogóle samo pijak nie jest, tak? Pijak, no co, kochamy pijaka z Małego Księcia, a nie kochamy tego, który leży pod dworcem Śródmieście? No jakżeż to. Więc istnieją pewne procedury, to znaczy takie uruchomienie procedur, które sprawia, że pewne nasze odczucia są autentyczne. Można sobie co mówić, co się chce mówić o PRL-u i o szkole PRL-owskiej, ale na przykład tamta szkoła nauczyła nas nienawidzić hitleryzmu i faszyzmu, tak, na przykład.
To znaczy ludzie, którzy poznawali, ja jestem 60 roku, rok wcześniej poszedłem do szkoły, czyli szedłem z 59, który tutaj może się solidaryzować ewentualnie z moimi słowami. Po prostu myśmy nienawidzili, znaczy nam się wydawało niemożliwością i wciąż nam się wydaje niemożliwością, akceptacja faszyzmu. To znaczy dla mnie użycie, znaczy jeżeli ktoś powie o kimś, tak, powie ktoś o polskich narodowcach, niektórych przynajmniej, że są faszystami, to to jest dyskwalifikuje. Ja strasznie się muszę długo wygrzebywać z tego, żeby spojrzeć na nich trzeźwo. Tak? Odruchowo nienawidzę faszyzmu po prostu, odruchowo. To jest dla mnie coś nieprawdopodobnego. Faszyzm, nie wiem, jak można być faszystą. I PRL-owi się udało, tak? A tutaj nam się tego do diabła nie udaje. To znaczy być faszystą, no to jest jakaś opcja. Można być faszystą i niespecjalnie wszyscy muszą się burzyć, bo ja nawet sam w pracy czasami, jak się oburzę przeciwko jakiemuś faszyście, no to dostaję po nosie, że to jest przecież, wolność na tym polega, żeby to tolerować, prawda? Nawet w prasie przecież mówi się o tym, o publikacji Mein Kampf, tak? I są dyskusje nad tym, czy to dobrze, czy to niedobrze, ale fakt jest faktem, że dopuszczono do, że wolność słowa broni Mein Kampf, o ile na przykład, tak, o ile Mein Kampf będzie opatrzony w stosowne przepisy, no w stosowny aparat krytyczny, prawda? No dobrze, rozumiem, że pewna część społeczeństwa, ta, która jest, że tak powiem, gwałtowna, można powiedzieć, i siłowo skierowana na inne grupy społeczne, no nie czyta przepisów pewnie, prawda? Rzadko czyta przepisy. Tak jak, bo to jest może jakaś iluzja, jakaś utopia, o której ja nie wiem, a że istnieje. Na przykład pan członek PSL-u eksponowany, nie jest faszystą absolutnie, ale pamiętam, jak powiedział pan Jagodziński, tak? Że ten niski poziom moralny polskich polityków to polega na tym, że powiedział wyraźnie, za dużo naczytaliśmy się Machiavellego. Powiedział, ja już widzę to społeczeństwo polskie, które zasuwa, zwłaszcza partia chłopska po prostu studiuje ostatni dziesiątek, uwagi nad ostatnim dziesiątkiem Tytusa Liviusza, to po prostu aż furczy. No więc właśnie i to biedny Machiavelli, no niestety dla pana Jagodzińskiego był bardzo wielkim filozofem i historykiem, i tylko myśmy go tak zredukowali do takiego pragmatyzmu bardzo okrutnego. Więc ja bym powalczył jeszcze troszkę, to znaczy zanim się pojawi, no, to znaczy są różne rozmowy. Jeżeli wyjdę na plac, tak, jeżeli wyjdę na manifestację, będę zawsze mówił, no będę ostro mówił, tak, będę nazywał złym człowiekiem takich ludzi jak Jarosław Kaczyński, jeżeli będę na manifestacji, tak, ale jestem w Big Book Cafe, prawda, w miejscu w sposób bardzo znakomity i bardzo, bardzo słynnie z miejsca subtelnych rozmów, czy takich rozmów, powiedzmy, gdzie niezbyt łatwo wypowiada się pewne opinie, a przynajmniej nie wypowiada się tych opinii, które jako pierwsze przychodzą do głowy, żeby zadowolić publiczność, no to po prostu zastanawiam się nad tym. Coś dobrego, ale chciałeś powiedzieć o czymś dobrym. Ja chcę powiedzieć, bo że też szedłem tak na, kiedy przyjmowałem zaproszenie i kiedy tutaj przychodziłem, to przede wszystkim myślałem, że będziemy mówili o dobrym. I to jest od nas zależy tylko, o czym będziemy mówili. I w ogóle chciałem wygłosić wielką pochwałę dobroci, po prostu ludzi dobrych, że ja w ogóle, dla mnie inteligencja nie jest w ogóle żadną kwalifikacją. I to trzeba mi uwierzyć, bo ja nie mam na to dowodów. Nawet nie mam pożółconego noska, szmiela, który wydobywa się z kwiatu. Nic nie mam na dowód. Tak? Ale mam tylko jeden dowód. Znaczy, że jeżeli czuję, że ktoś próbuje mnie ze mną wejść w walkę na inteligencję, to nawet jeżeli czuję, że mógłbym mieć przewagę, to mnie to w ogóle, ja się wycofuję i w ogóle zostawiam tego kogoś, bo ja widzę jego zabiedzoną duszę, znaczy twarz jego duszy, która po prostu jest upokorzoną twarzą, więc ja z tego zrezygnuję. Tak? Ja wolę dobrego człowieka, że usiądzie obok mnie dobry człowiek i nie uwierzycie, ja się bardzo przyjaźniłem z Ryszkiem Kapuścińskim, tak? I myśmy sobie mówili, że Rysiu, ja powiedziałem mu kiedyś, ja nie cenię w tobie
bracie reportera. Tak? Znaczy ja cenię twoje książki reporterskie, ale ja strasznie lubię, że ty się ciągle uśmiechasz. I on mówi, słuchaj, ja też mam w nosie, co ty uważasz o globalizacji. Nie spodziewam się tego po tobie. Tak? Natomiast po prostu jest nam dobrze. I to jest taka dobroć, czyli dobroć. To, o czym chciałem powiedzieć dzisiaj, to jest dobroć, to jest taka gwarancja dobrego samopoczucia. Tak, że ja usiądę z kimś, ten ktoś nie będzie mnie taksował, nie będzie mi dawał po łapach. Zawaha się dwa razy, że powie na przykład, że zanim powie coś w rodzaju, o, ja nigdy tego nie robię. O, bo znaczy, ja nigdy tego nie robię, co ty zrobiłeś, to znaczy, że ja jestem lepszy, tak? Niedobrze bym się czuł z Herbertem, który by powiedział przy mnie, że to jest sprawa smaku. Bo to znaczy, że on mówi, że on ma smak, a ja nie mam na przykład, tak? No, bardzo bym się z tym źle czuł. Ja też go znałem i też żeśmy mieli ileś tam rozmów bardzo pięknych i bardzo ciekawych. Ale w każdym razie ja wolę mieć z dobrym człowiekiem. To jest moja predylekcja do ludzi dobrych. No dobrze, ale ja mam jednak takie poczucie, tak jak teraz cię słucham, że no, być może nie ma ludzi, którzy są dobrzy. My po prostu dobrymi bywamy, jak nam się uda. W ogóle ludźmi bywamy tak naprawdę, tak naprawdę. Człowiekiem się nie jest, bo to, wszyscy oczekują ciągłości od nas, tak, stałości. Tak pisała Alda Merini, wielka poetka włoska, do swojego mężczyzny, swojego życia. Ty oczekujesz ode mnie stałości, a ja jestem nieciągła. Tak? I w ogóle, że to jest nieciągłość. No i wszyscy jesteśmy trochę nieciągli, tak? Też mam takie poczucie nieciągłości. Ale wydaje mi się, że są ludzie, którzy nigdy nie powiedzą czegoś takiego, co by nas skrzywdziło. Są tacy ludzie, co do których mam taką pewność. Co do których mam spokój i takich ludzi najbardziej lubię. Lubię z nimi przebywać. To już nie jest nawet kwestia oceny, że nie lubię, na przykład bycie z inteligentnymi ludźmi daje mi na ogół bardzo niewiele. Bo inteligencja nie zdaje sobie sprawy, znaczy lekceważy mądrość. Tak? I to jest to coś takiego, że wiesz, że na przykład w książce, myślę, że lubicie, nawet chyba kiedyś o niej wspominaliśmy razem i z tobą, Marto, i z tobą, Michale. Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Lampard, tak? Bierze książę Saliny, bierze szklankę i mówi, tak naprawdę dobra na świecie jest tylko woda. No i dobra, no i koniec. I on to po prostu wie. I to jest taka mądrość. Od tego mogliśmy zacząć. A człowiek inteligentny jest, z kolei by się zaczął doszukiwać. Tak, można woda, ale pół szklanki pełne, pół puste, jak bzdury kompletne, którymi wypełniamy jakieś rozmowy, które są tylko pozem. To chodzi o to, żeby naprawdę było ciepło, żeby było dobrze, żeby nie musieć gadać, jak się nie chce gadać. I to wszystko to jest właśnie dobroć. To znaczy, wydaje mi się, że właśnie wszyscy... To jest uprzejmość, też czasami nie myślisz, tak? Ale to jest dobroć. Uprzejmość jest dobrocią. A może nieśmiałość? Ktoś ci niczego złego nie powie, dlatego, że jest dobrocią, tak samo. To jest dobroć. No, to jest nie krzywdzenie po prostu. To jest tak. To w takim razie wszyscy teraz... są dobrzy, ja uważam. Właśnie tak. I tylko dlatego, że robią złe rzeczy, to my uważamy ich za niedobrych. Tak uważam. Hmm. To w takim razie, skoro jesteśmy przy dobroci i jakoś próbujemy ją opisać, sklasyfikować, to chciałem zapytać, czy twoim zdaniem dobroć w ogóle jest stopniowalna, albo też inaczej, co w naszych czasach, we współczesności, w której żyjemy, mijamy się na ulicy, oceniając lub nie, po spojrzeniach, po słowach, po tym wszystkim, może być twoim zdaniem wartością, dobrocią największą albo najwyższą? No to ciepło chyba bardziej, nawet bardziej niż pomoc, nawet bardziej niż asysta, coś takiego. Bo my też myślimy, wydaje mi się, o sytuacjach nagłych, o sytuacjach skrajnych, tak? Kiedy coś się wyzwala, my nie do końca pewnie nad tym panujemy. To znaczy mi się wydaje zawsze, że ja zareaguję na takie zło, na krzywdę. Ja trochę tak się łapię na tym, że jak gdybym strasznie jadąc metrem czekał na moment, kiedy pobiją kogoś naznaczonego innością, żebym ja mógł wejść do akcji. Niemalże łapię się na tym, tak? To już taki jest napór tej mojej strony, którą wybrałem społeczeństwa. Tej mojej strony, za którą tą stroną jestem z całym sercem. Natomiast chodzi mi o to, żeby ktoś bez przerwy był obliczalny, nieobliczalny intelektualnie,
o nieobliczalnej wyobraźni, ale jednocześnie, żeby był obliczalnie dobry, żeby był obliczalnie uprzejmy, żeby nie powiedział czegoś strasznego. Co z tego, że będzie pan marszałek Terlecki osobą skrajnie dobrą, skoro powie kobiecie w centrum handlowym jest pani kretynką, tak? Co z tego? To znaczy po prostu ja nie liczę na jego dobroć skrajną, oczywiście szydzę sobie trochę tutaj, ale po prostu ja bym strasznie chciał takich osób, najbardziej sobie cenię ludzi, którzy ofiarują mi taką niechęć do gwałtowności, niechęć do arogancji, do przemocy, tak? To są tacy ludzie, którzy są zawsze uprzejmi, to są tacy idealni właściwie. Ale z drugiej strony, i to z nimi najbardziej lubię przestawać, to jest taka wartość. To jest taka wartością jest to, żeby... To jest twoja część społeczeństwa, twoja grupa... To jest najbardziej moja część społeczeństwa, tak. To jest tak, to jest, że ja wychodzę, na przykład są sąsiedzi tacy, tak. No na przykład są sąsiedzi, którzy mi się nigdy nie kłaniają i nikomu się chyba nie kłaniają. Coś takiego, tak. Ja się zastanawiam przez pół dnia, co ja takiego zrobiłem. Kurczę. I napisałem nawet taki wiersz. Nikt mi się dziś nie odkłania. I tak? Powiesiłeś na klatce. I się zawsze, o ja w ogóle myślę, co. Kto wie, co rozpowiedziano o mnie na przykład, prawda? Jezus Maria. Nie macie czegoś takiego? Nie ma. Tak, to ja. Tak, no. Nie wiem, może ząb go boli czy coś, nie wiem, trudno powiedzieć. Ale są tacy ludzie, których ja spotykam i zawsze mamy dla siebie dobre słowo przez moment. To jest taka najbardziej moja. I dążyłbym do takiej normalności, do takiej normalnej, zwykłej uprzejmości. Tymczasem myśmy kompletnie odeszli od tego. I zwróćcie uwagę, że wtedy, kiedy mówimy o życiu politycznym, które jest wynaturzone w tym momencie, to mówimy bez przerwy o konkurowaniu tych rzeczy, które najbardziej są głoszone przez właśnie w tych kategoriach pedagogicznych jako pewne cele, tak? Bądź inteligentny, bystry, kompetentny i tak dalej, bo każdy będzie najbardziej kompetentny, chciał być najbardziej szczytowo kompetentny, szczytowo bystry, szczytowo inteligentny, aż do dobicia innych ludzi, tak? Tymczasem jak konkurujmy w tej kategorii, znaczy nie konkurujmy, tylko bądźmy w sposób naturalnie dobry i wtedy myślę, że dobroć jest największą kategorią. To, co Norwid powiedział, poezja i dobroć, to są te dwie rzeczy. Poezja dlaczego? Dlatego, że poezja jest najwyższą sztuką, absolutnie najwyższą spośród sztuk pojęciowych. Dlatego, że filozofia, jak dąży do czegoś, to jak napotka na przeszkodę, to stanie na tej przeszkodzie. A poezja sobie wymyśli rysunek wiersza albo melodię wiersza i użyje czegoś z całkiem innego gatunku. I celem jest zawsze to samo, dojść do takiego punktu, gdzie każdy paradoks znajdzie jakieś pogodzenie. Wszystko, co wysokie i niskie, wszystko, co podłe i co szlachetne, znajdzie jeden punkt, gdzie się wszystko godzi. Dlaczego to wszystko jest? Szczęście prostolinijne, które nie krzyżuje się z nieszczęściem innych ludzi na przykład. Tak, to są takie zadania, które są zadaniami poezji. Zresztą surrealiści to całkiem nieźle opisali, zwłaszcza André Breton. I to jest i poezja. A dobroć? No dlatego właśnie, że jest takim kluczem, takim wytrychem. Po prostu jest, i dobroć zwróci uwagę, że nie jest kategorią bezwzględną. Ile razy ja miałem takie szczęście poznawać starych poetów, starych pisarzy, czyli Ryszard Kapuściński, z którym byłem przyjacielem. Bardzo blisko byłem w bliskich rozmowach z Czesławem Miłoszem, tak? Czy z Wisławą Szymborską, to autentycznie przyjaźniliśmy się, z Julią Hartwig, tak? Ze Zbigniewem Herbertem byliśmy w dużej zażyłości też. Ale wszyscy pod koniec życia i wszyscy, co do wszystkich mówiono mi, że byli kompletnie inni, a ty go nie znasz tak naprawdę, bo on był, tak jak był młody, to on był. No i wszyscy uważali, że ten nieprawdziwym człowiekiem jest ten, których ja poznałem, tak? To znaczy ci pod koniec, bo Miłosz w ogóle, to on spuścił mnie ze schodów, prawda? A on przyszedł do mnie, się popłakał i oparł mi tutaj głowę, bo akurat coś tam się zdarzyło, o czym nie jestem uprawniony, by mówić. No i to się okazywało nagle, no jaki jest człowiek, ten czy tamten, to znaczy gdzieś się zmienia, tak z wiekiem starzeje się dusza, ale starzeje się na poziomie zmęczenia i doświadczenia, czy też na poziomie jej oceny. Dusza młodzieńca była B, a teraz starca jest cacy, tak? No i jest taka ocena, nie, to znaczy wydaje mi się, że po prostu
My jesteśmy, no tak jak powiedziałaś, Marto, to znaczy jesteśmy kompletnie nieciągli, to znaczy jesteśmy, bywamy, tak, bywamy tacy, bywamy inni. I oni wszyscy, i to są ludzie, którzy doznali, znaczy żyć to znaczy doświadczać różnych stanów, tak, i tak naprawdę dorastać, dojść do tego na przykład mojego wieku. Ja uważam, że byłbym znakomitym prezydentem Rzeczypospolitej na przykład, bo ja wszystkie głupstwa świata popełniłem po prostu, wiesz. I bym wyszedł i bym powiedział... Przed objęciem urzędu, bo to się nie oczywiście. Ja już jestem gotowy, powiedziałem. W związku z czym wszystkie głupstwa, w związku z tym ja bym wszystko zrozumiał i bym absolutnie, tak? I dałbym pełną wolność. To znaczy uważam, że wolnością jest... A jakie byłoby twoje hasło wyborcze? Wszystko wolno, można powiedzieć. Coś takiego, trudno mi powiedzieć. Natomiast chodzi mi o to, że wolność, my się rodzimy do wolności. Myślałem, że ciepło w każdym domu. Nie, bo to bym zakładało oczywiście użycie inteligencji potem, zaraz, a ja, tego jest mi obca. Natomiast, wiesz... Czyli tobie jest bliski ten włoski wzorzec mężczyzny w wieku... Tak. Dojrzałym, tak, przepraszam. Tak, no tak, pan, starsi jeszcze ode mnie. Starsi od ciebie jeszcze. Tak, Ciampi, teraz Mattarella. Nie, chodzi mi o to, że naprawdę, mówię zupełnie szczerze, znaczy ja uważam, że człowiek się rodzi do wolności, tak? Do wolności, może wszystko. To nie jest tak, że my mu dozujemy i coś jest łaską i coś jest negocjonowalne. Tak? Ja uważam, że każdy może uprawiać miłość i wyznawać miłość, jaką chce. Uważam, że każdy może przerywać ciążę, jeżeli chce. Uważam, i wszystko jest zabieraniem wolności, a państwo nic, tylko dozuje nam tę wolność, reglamentuje nam, odejmuje nam tę wolność. I uważa, że to należy negocjować, a my się potem cieszymy, że dostaliśmy jakiś większy zakres tej wolności. Nie. To jest wciąż represja po prostu. Żyjemy w ciągłej represji na naszej wolności. Ja uważam, że dopóki nie krzywdzimy innego człowieka, to po prostu zwyczajnie jesteśmy wolni do wszystkiego. Pewnie jakoś tam byśmy razem to hasło opracowali, tak żeby to zgrabnie zabrzmiało, ale nie, może byłbym prezydentem bez kampanii na przykład. No to było hasło, prezydent bez kampanii, no. Coś w tym rodzaju. Nie, no ja wolałabym jednak, żeby była ta wolność do bycia dobrym i w dobrze, niż wolność do bycia złym na przykład, no bo jeżeli dajesz do wszystkiego znaczy, wolność... To... Uważam, że już będziemy żyli wtedy w czasach oczywiście prawa przed reformą albo prawa wcielonego, powiedzmy, takiego idealnego i wolność do wszystkiego, absolutnie, ale natomiast... A może to, co będę waszym świętym Mikołajewskim. To, co jest złem, jest karalne. Wszystko wam dam. Jest karalne po prostu. Nie, uważam, że to są... Tylko, że my nazbyt... Znaczy tak, no wydaje mi się, że tutaj powiedzieliśmy parę rzeczy ważnych, istotnych. To znaczy rzeczywiście wtedy, jak ja pomyślał, jakie jest największe dobro, to ja strasznie bym chciał, żeby nikt po prostu niczym nie groził, niczym nie był. Tak, za to mam dobroć. To jest dobroć, tak? Poezja i dobroć. Norwid miał naprawdę największą rację. Tak się precyzyjnie wyraził, że aż to trudno zrozumieć. A nie dobro, najwyższe dobro. Co znaczy najwyższe dobro? Tak? Najwyższe dobro dla mnie to może być to, żeby wszyscy byli w mojej rodzinie zdrowi, ale też może być najwyższym dobrem, na przykład taki moment szczęścia, najwyższym dobrem momentalnym może być to, że mi się napisał dobry wiersz, tak? Że jestem w takim w euforii postwierszalnej na przykład. No nie wiem, co jak to nazwać. Ale właśnie w tym momencie sobie pomyślałam też, że właśnie to twoje rozróżnienie między dobrem a dobrocią i dobrocią jest całkiem trafne, kiedy właśnie zamienimy najwyższe dobro na najwyższą dobroć, albo tak jak dzisiaj rozmawialiśmy, wspólne dobro właśnie, na wspólną dobroć. Wchodzimy w kolejny krąg ważnych pytań. O różnicę między dobrem wspólnym, a wspólną dobrocią. No wspólna dobroć to dobroć wszystkich dla wszystkich, tak naprawdę. To znaczy jest jedyna wspólna dobroć, ale każda dobroć jest inaczej wcielona. Tak? Na przykład, nie wiem, no istnieją, spójrzcie, pomyślcie sobie o takich twarzach ukochanych ludzi. Tak? Ma taką dobrą twarz, tak? I ktoś ma... Jak pisał Tuwim, pamiętam, coś tam, mędrzec z głupią mordą psa, tak? I ta głupia morda psa czasami, tak? Jak mówi, to było o Sokratesie.
tak? Potem było rybcium, pypcium, choć ksantypciu. I ta dobroć tego Sokratesa była taką pijaną dobrocią mędrca, można powiedzieć, który wszystko rozumie i wszystko toleruje. Tak? No i są różne twarze, jest ta dobroć różnie wcielona, może być dobroć milcząca. Tak, ale też nie chodzi o to, żeby na siłę tę dobroć, ta dobroć miała jedną twarz, absolutnie. Bo to jest, są ludzie, którzy mają po prostu, no są inaczej dorastają i raczej się starzeją, mają różne przeżycia. Chodzi o to, żeby w sumie, żeby się czuć w ich, chodzi o to, żeby się czuć w ich towarzystwie bezpiecznie, tak? Bezpiecznie przede wszystkim. Tak, żeby w ogóle nie było tak, że ja wyniosłem z okresu szkolnego, ja byłem, żyłem sobie szczęśliwie w moim domu, poszedłem do szkoły. I wtedy ja jestem przy tuszy. Ja, nie uwierzycie, ale urodziłem się jako człowiek bardzo chudy. Poszedłem do szkoły podstawowej o rok wcześniej. Miałem matematyczkę, która mi wstawiła 7 dwój na jednej lekcji, pamiętam. Ja się nauczyłem tak, pamiętam jej nazwisko i nigdy tego nie powiem. A inna nauczycielka jest bohaterką, nie wiem czy państwo znają taki film Tomasza Zgadły, Szkoła Podstawowa to się nazywa. I tam występuje taka nauczycielka, to nikomu nie życzę rzeczywiście, to było straszne, to było coś strasznego. I ja w szkole, ja nauczyłem się do szkoły, że można iść do szkoły, iść, wchodzić do jakiegoś pomieszczenia i zadawać sobie pytanie, Jezu, jaka ona dzisiaj będzie? Jezu, co mnie czeka, tak? Czy będzie, o przyjdzie luzaczka, tak, ho, ho, słuchajcie kochani, tak, proszę bardzo, przyniosłam cukierki, bo miałam wczoraj imieniny, ale z drugiej strony może być wściekła po prostu i może krzyczeć na mnie, ale na mnie, 6-letniego, 7-letniego. To tak jak moja mama, która ma 88 lat i zmusił ją Kościół Święty Katolicki, żeby przestała chodzić do spowiedzi, bo ją ksiądz ochrzanił za to, że uważał, że za mało grzechów. Rozumiesz, powiedziała to. Bo Kacze jest taka nowela, kiedy świętość polega na tym, że człowiek się sam bez przerwy sobie wymyśla grzechy. Tak? O mój Boże, nie wiem, przeszedłem po prawej stronie ulicy, a nie po lewej na przykład. Wtedy to jest prosta droga do świętości. Moja mama przestała się spowiadać w 88 roku życia, bo po prostu... Bo nie grzeszy. No bo no, nie ma co z tym zrobić. No próbuje być prawdomówna a pewnie temu księdzu by pasowało, gdyby sobie coś tam, jakieś grzechy dopisała, czy coś w tym rodzaju. Nie może wchodzi... brać na siebie grzech innych, wtedy byłaby jaki... jeszcze bardzo taka, no powiedziałbym, ja się zgodziłem bliska na rozmowę, świętości. Na rozmowę, bo wiedziałem, że spotkam ludzi dobrych po prostu. Naprawdę, mówię zupełnie szczerze. Gdyby na przykład... A nie uprzejmych po prostu. Ale uprzejmość jest formą dobroci, naprawdę. Jest takim szczegółem dobroci, jest takim rekwizytem może nawet, ale... Tak jak kiedyś ładnie powiedziałeś w felietonie, że łagodność to jest delikatniejsza forma czułości, nawet sobie zapisałam. No, cudownie. I zapamiętałaś. Natomiast, nie, ale rzeczywiście mogę wam wymienić no, dziesiątki osób, z którymi nie przyjąłbym wywiadu, tak? Nie przyjąłbym od których wywiadu, dlatego że to by było nieprzyjemne dla mnie po prostu, tak? Naprawdę. To po prostu są, ja nie lubię ludzi nieprzyjemnych, to znaczy ja nie mam ochoty, nie mam takiego smaku, żeby się, nie lubię walczyć, tak? Nie mam zielonego pojęcia. Jak jest, zaczyna się jakaś taka walka, to znaczy widzę, że ludzie walczą o stanowisko w znaczeniu opinii, o prawdę pewnego poglądu, to ja się wycofuję po prostu, wychodzę, nie chcę w tym uczestniczyć, nie mam ochoty. Moim zdaniem prawda nie jest warta strachu po prostu, czy nie jest warta przykrości. Prawda nie jest dla mnie najwyższą wartością, absolutnie nie. I rozumiem doskonale ludzi, którzy kłamią, bo się boją powiedzieć prawdę, rozumiem. Ale tak nie było dzisiaj w twoim przypadku. Nie, no właśnie no, skazuje się na męki straszne, żeby... Nie, bo oczywiście, proszę sobie wyobrazić tę rozmowę, kiedy ja bym powiedział, o tak, jasna sprawa i dobro i dobroć to jest to samo, w ogóle i Ojciec Święty i tralala. Tu ja mam teraz pytanie od kolejnej osoby, która jest z nami na żywo dzięki przekazowi w internecie, od pani Justyny. Czyżby dobroć, pani Jarosławie, była gwarancją bezpieczeństwa społecznego? Gdyby wszyscy dla wszystkich byli, wykazywali dobroć, no to tak, oczywiście, że tak. Tak. Natomiast, no, natomiast nie wtedy, kiedy ktoś, znaczy myślę, że pytanie dotyczy tego, czy dobroć gwarantuje człowiekowi dobremu przetrwanie i bezpieczeństwo. No to nie na pewno, to znaczy nie. Ale z drugiej strony wszystkim innym gwarantuje bezpieczeństwo,
bo ta osoba obdarzona dobrocią nigdy nie będzie niedobra, czyli nigdy nie użyje zła w stosunku do innych osób. Dobroć. I, no, i mówię, dobroć jest taką formą, taką troszkę jak taką osiołkowata forma dobra. Dobro jest bezwzględne. Proszę podnieść mikrofon bardziej w stronę. Tak. Bo wtedy nie dociera sygnał, przepraszam. Dobro jest bezwzględne. To słowo dobro jest bezwzględne. Tak? To jest dobro. To jest dobro, więc ja muszę, to jest podane do wierzenia. Tak? A dobroć to jest takie jak gdyby trochę słowo prowincjonalne, takie troszkę. To jest takie karykaturalne słowo. Takie dobroć, taka, takie nie cisza, tylko cichość taka, coś w tym rodzaju. Głodność, a nie głód. Jeszcze jest dobrość, takie słowo. A wiesz, co znaczy? Dobrość? Mm-hmm. No powiedz. Nie wiem, wydaje mi się, że błogosławieństwo. Boże. Dobrze, sprawdzę wszystko i się nauczę. Nie, bo zacząłeś się te wsi, więc tak sobie przypomniałem. Dobrze. A to jest jeszcze dobrotliwość, tak, to jest inna rzecz. No dobrotliwość to jest z kolei taka za słodka i taka za... No, natomiast dobroć jest cudownym słowem w ogóle. Tak? A dobroduszność? Dobroduszność to jest... Wpisujcie słowa. To jest... Nie, dobroduszność to jest taka troszkę przesadnie rozbudowana forma, żeby była prawdziwa trochę taka. Dobroduszność. A dobrocielność to gdzieś się podziała wtedy. Dobrocielność. Ja bym chciał, żeby była dobrocielność z dusztością. Znaczy, krótko mówiąc, żeby to wszystko naraz było. Tak? Bo to jednocześnie, co jest z tego, że ja jestem dobroduszny, skoro mam ciało wrogie i ja się muszę tego ciała bać. Ja bym chciał, żeby wszystko było harmonijne w dobroci. Po prostu. Więc oczywiście najważniejsze jest się nie bać na świecie. Ja mam takie wrażenie. Może to wynika z tego, że ja się zawsze wszystkiego strasznie bałem. Od dzieciństwa się bałem, bałem się szczeliny pod łóżkiem, bałem się za oknem rynny, która miała takie wybrzuszenie, przez które leciała woda. Tak? Zanim spadła na parter, to jeszcze po drodze troszkę tej wody się wylało z tej rynny. Tak? A mi się wydawało, że to jest stalowy rycerz, go nazywałem po prostu. Mi się wydawało, i on był na wysokości okna, przy którym spałem. I zawsze co wieczór widziałem tego stalowego żołnierza. Mieszkała nad nami osoba, o której się mówiło wariatka, a była osobą rzeczywiście chorą ciężko i która bez przerwy krzyczała i krzyczała zmieniającymi się głosami. Mieszkała pani, pamiętam nazwisko, w piwnicy też i która prowadziła magiel w tej piwnicy. I gdzieś ktoś z kolegów, pamiętam, powiedział, że ona zabiera dzieci i coś tam z nimi robi. To wszystko naraz i z tą kamienicą mi się... Potem była osoba, która doprowadzała co jakiś czas do pożaru w stanie nietrzeźwości. No wprost mnie. Była osoba, która mieszkała na czwartym piętrze, która popełniła samobójstwo. Ja słyszałem uderzenie tego ciała o ziemię. To wszystko wytworzyło we mnie strach. Może ja dlatego cenię sobie najbardziej ludzi, których ja się po prostu zwyczajnie nie boję. I ja bym nie chciał, żeby bez przerwy ktoś teoretyzował, to znaczy tak naprawdę najważniejszą rzeczą jest umieć się przeciwstawić złu. Nie, nieprawda. To jest nie generować zła, to jest nie budzić lęku. I są ludzie oczywiście rycerscy, bohaterowie, którzy to potrafią i których stawiajmy sobie za wzór, ale uważam, że są ludzie, którzy są organicznie niezdolni do tego, żeby brać w obronę ludzi krzywdzonych. Po prostu mogą być niezdolni do tego zwyczajnie. I ja bym tak nie miał wiele przeciwko nim, bo znajdą się inni, którzy to zrobią. Tak samo jak mówi się bardzo często, że zapomina się o dawnych, minionych poetach. Ale są tacy nowi poeci, którzy czasami się przyczepią do tych nowych, do tych starych poetów i będą ich kultywować, i będą ich publikować. I tak naprawdę jest jakaś taka mądrość w tej przemianie generacyjnej. Więc nie wiem, no jest jakaś taka logika świata, która każe tutaj ufać, ale nie ma chyba, nie ma co wymagać form dobroci. Ta dobroć, ważne, żeby chociaż trzymała się tej formy podstawowej, czyli nie generowania lęku, nie generowania zła, nie powodowania, że ja poczuję się przyparty. Mi się wydawało kiedyś naprawdę, że ja muszę, że czasami są sytuacje tak trudne, że ja muszę skłamać, żeby pójść na skróty, żeby się wywinąć z czegoś. Bo są ludzie, którzy nastawali tak na mnie. Ja dopiero późno bardzo zrozumiałem, względnie późno, że ja mogę po prostu powiedzieć nie, tak? Dlaczego u nas się nie uczy? I to wszystko by zagwarantowała niezależność. Tak? Niezależność to jest bardzo dobra kategoria, o której trzeba by było porozmawiać. Bo te wszystkie babcie, które podpisują
jakieś kontrakty podsuwane im przez ludzi chodzących po mieszkaniach, to one podpisują, bo one chcą być uprzejme w stosunku, bo one boją się, że i one tak no, też się litują. Tymczasem nie uczy się tej niezależności. Bardzo mi się podobało ostatnio takie stwierdzenie, które gdzieś się pojawiło przy okazji którejś z naszych publicznych rozmów z Mariuszem Szczygłem, że powiedzieć nie, to znaczy powiedzieć sobie tak, zadbać o siebie, co jest bardzo istotnym odkryciem moim zdaniem. Jeżeli pozwolicie i Państwo... Być dla siebie dobrym. O, chciałabym, właśnie. Żeby to dobre jednak gdzieś się tutaj to jeszcze, powtarzało. A propos dobroci, to chcę powiedzieć, że mamy przepełnionych dobrocią widzów. Otóż pani Maria pisze tak. Dobrość to łaska okazana człowiekowi przez Boga, w nawiasie Google. Tak, bo ja powiedziałam błogosławieństwo Boże. Dziękuję bardzo. Pani Maria po prostu postanowiła sprawdzić to dla nas. Jeszcze jedno pytanie może zanim zadamy ostatnie dwa od nas, a potem oddamy Państwu głos od pani Grażyny, która także jest z nami. Czy w brutalnym świecie, Twoim zdaniem, dobroć nie może stać się współwinna? Dobroć? Myślę, że tak, że może się stać oczywiście współwinna, bo dobroć nie gwarantuje przeciwstawienia się złu, prawda? Więc na pewno tak, czasami, więc może być współwinna z punktu widzenia naszego niemego uczestnictwa. Zwłaszcza gdy wiemy, jak banalne potrafi być zło. To rzeczywiście tak, to, że się nie przeciwstawiliśmy czemuś w imię, znaczy nie w imię, tylko ponieważ nasza dobroć uczyniła nas na przykład niezdolnymi do przeciwstawienia się złu. Wtedy, kiedy rozmawiałem z Nechamą Tec, dzieckiem Holokaustu, wspaniałym naukowcem, wspaniałą socjolożką. I opisała tak tę scenę, która potem była bodajże przez kogoś innego powtarzana, ale to było przez nią zebrany materiał, o tym człowieku o pseudonimie Rybak, który gdzieś tam na wsi koło Białegostoku przejeżdżał koło miejsca straceń, postawiono tam dziewczynkę żydowską, chciano ją rozstrzelać i przejechał ten furman zwany Rybakiem obok, i strzelił z bata i powiedział, a ty cholero jedna, przecież gdzieś ty polazła i tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób swoją brawurą uratował tę dziewczynkę, ponieważ no, mówił, że to jest córka, że to jest siostrzenica po prostu, która została powierzona jemu pod opiekę. No, nie można powiedzieć o tym człowieku, że był, nie można powiedzieć, że cechowała go dobroć, tak? Ale cechowało go takie rozeznanie dobra i jednocześnie pomysłowość miłosierdzia, tak jakby powiedział znowu papież Franciszek, tak? Coś w tym rodzaju. No dobrze, a gdyby tego nie zrobił, to oczywiście, gdyby się nie przeciwstawił temu złu, tak jak większość ludzi stojących na tym placu, no to byłoby to jakieś powinowactwo w sprawie o morderstwo. Tak jest, ale znowu, czy ja... To znowu wchodzę w mechanizmy logiki bardziej i inteligencji, a nie aksjologii tak naprawdę. Więc myślę sobie, że czy ludzie ci, którzy stali na placu i nic nie zrobili, byli winni? Nie wiem, no przez to, że nie zareagowali. No wszyscy jesteśmy winni, my, którzy nie reagujemy. Ale nie tworzymy tego zła, mam wrażenie. I znowu pewnie bym się bardziej ucieszył, gdybym teraz powiedział, oczywiście tak, uczestniczymy w złu, stojąc obojętnie wobec zła. Tak? Ale czasami pojawia się strach, paraliżujący lęk, który sprawia, że wszystko robimy nie tak. Znaczy ze strachu robimy mnóstwo rzeczy nie tak, po prostu. I boimy się być dobrymi ze strachu właśnie. Tak, ale też po prostu jesteśmy sparaliżowani, to znaczy po prostu nie wiemy, co zrobić. Tak? I dopiero ale potem... też nie chcemy być złymi, więc jesteśmy tacy w takim ciągłym nie wiadomo czym. No tak, to jedno nam te próby, nam to wszystko to jest sytuacja próby, więc te wszystkie próby oczywiście fundują nam dyskomfort ogromny. Tak? Bo, a potem zwłaszcza jak schodzimy ze schodów słynnych, wtedy to byśmy wiedzieli, co zrobić, prawda? No właśnie. Ale to już jest niestety za późno. Tymczasem zwróćcie uwagę, powiedziała Wisława Szymborska w wykreślonym bodajże z lektur szkolnych wierszu Elegia na śmierć Ludwiki Wawrzyńskiej. Tak? Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. Krótko mówiąc, to jest ta sytuacja próby. To jest właśnie ta sytuacja tej niemalże procedury, która się staje naszą drugą naturą. Tak? Komu się dzieje zło, reagujemy.
robimy coś po prostu, bo to jest częścią naszej natury. I właściwie cała edukacja powinna dążyć do tego, żeby takie postawy były naszą naturą, stawały się naszą naturą tak naprawdę, ale to jest tylko możliwe w sytuacji niezależności. Tymczasem wszystko teraz, cały ten mechanizm, ja uważam, że zło sytuacji, a nie ludzi, którzy są po prostu, bywają biednymi kretynami, polega na tym, że tworzą, że nie poszerzają naszej natury o niezależność, tylko o takie zniewolenie, o tempe reagowanie, tak? To znaczy o takie tempe reakcje na świat w imię czegoś, w imię idei. Ja nie cierpię już idei i nie cierpię kościołów. Po prostu uważam, że powinny zostać absolutnie, tak jak telewizja państwowa, powinny zostać absolutnie zdelegalizowane. Tak uważam. Trochę nie wiadomo, co by wtedy robił tak szanowany przez ciebie Franciszek, kardynał z Buenos Aires, który jest papieżem, ale to zostawmy to już na przyszły czas. Będziemy powoli do końca zmierzać. Czy koleżanka Marta ma jeszcze jakieś pytanie? Ja wiem, że ty masz pytanie. Takie... Mamy wspólne pytanie, więc świąteczno... myślę, nim się zakończy nasza część pytań do ciebie, Jarku, zanim oddamy głos państwu, którzy są z nami w Big Book Cafe. Zgodnie z tradycją chrześcijańską, w której wszyscy byliśmy chowani... Z kim byś się nie podzielił opłatkiem? Na przykład pytanie. Dobrze, rozumiem. Ja raczej myślę o dobru i o dobroci. Dla kogo w tym roku w twoim domu, na kogo będzie czekało pusty talerzyk w sztućce obok tego talerzyka, to miejsce przy stole? Na Adama Mickiewicza na przykład, który się urodził akurat w Wigilię, prawda, więc to jest... Marcin Świetnicki też się urodził, ale on żyje. Polska, i na pewno bym go ugościł. Tak czy inaczej, wiesz co, to jest takie pytanie oczywiście o symbol, natomiast ja bym chciał powiedzieć konkretnie bardzo. To znaczy, mój zięć wymyślił sobie, że zaprosił na naszą Wigilię wspólną panią z Ukrainy, która sprząta u nas i u niego na przykład. To był mały gest tak naprawdę, ale ja mu jestem szalenie wdzięczny, tak? Natomiast ja wciąż zastanawiam się, znaczy wciąż niemalże marzę o tej chwili, kiedy by przyszedł ktoś kompletnie nieznajomy i kto by mnie zaskoczył, bo też wykreowanie pewnej sytuacji. Ja jestem mu ogromnie wdzięczny, bo on też postawił taką, to też nie jest łatwe, my jesteśmy rodziną wielopokoleniową, więc nie w każdym pokoleniu to musi być bardzo mile widziane, bo niektórzy po prostu chcą być w swoim własnym sosie, rozmawiać o naszych rzeczach, nie krępować się na przykład. To niekrępowanie się też jest bardzo ważną zaletą, ważną cnotą. Niewielki gest, ale to bardzo szlachetny i bardzo podziwiam, ale wciąż uważam, że tak naprawdę że chwilą próby jest niespodzianka, tak? Że to jest niespodzianka, że to jest ta próba, kiedy my nie wiemy, kto do nas przyjdzie, kiedy Chrystus w pewnym momencie mówi do apostołów, jeden z was mnie zdradzi. No, szczerze mówiąc, to oni, apostołowie, nie tyle wierzyli w Chrystusa, co oni wiedzieli o nim po prostu, wiedzieli w niego niemalże. To znaczy po prostu oni go widzieli, byli z nim na co dzień, widzieli jak robi cuda różne. I nagle, i na pewno wszyscy, o czym zresztą mówi święty Piotr, daliby się zasiekać, posiekać, żeby tylko jego uchronić. Tak? I nagle on mówi, jeden z was mnie zdradzi. No i stąd ten genialny fresk Leonardo da Vinci. Tak? No i stąd, gdyby ktoś przyszedł rzeczywiście, przyszedł ktoś taki z zewnątrz, kto by łączył w sobie wszystkie cechy albo część cech takiego włóczęgi, powiedzmy, biedaka, no to dlatego nie chciałbym powiedzieć, kogo bym widział, bo to by znaczyło, że ja już sobie kogoś ustawiam. Bo gdybym powiedział ci teraz, że uchodźcę z Lampeduzy na przykład, to bym sobie aranżował pewien rodzaj spotkania, który być może, no bardzo się powstrzymywałem, żeby go nie zmitologizować, tak? Napisałem o Lampeduzie, co napisałem, koniec, tak? Pewnie, że chciałbym powiedzieć, że czteroletnia dziewczynka, której poszukujemy, tak? Z granicy polsko-białoruskiej, chciałbym, żeby to była ona. No ale tylko dlatego, żebym wiedział, że ona jest żywa, po prostu, że ona żyje.
ale nie mogę sobie tego ustawiać, to znaczy próby się nie ustawia, to znaczy próba przychodzi sama i właściwie i to, to Pier Paolo Pasolini, którego myśmy nie doczytali w Polsce, ale to był wielki człowiek próby, on pisał o tej próbie, tak? Chrystus to był dla niego facet, który przychodzi do rodziny, ojciec, matka, syn, córka i przychodzi i wszystkich uwodzi, każdego z nich, tak? Jest Chrystusem, bo zmienia ich życie. No, to są te jego takie zmiany. Po prostu przychodzi i zaskakuje wszystkich. Ojciec jest zaskoczony, ponieważ nagle się okazuje gejem również, a matka jest zaskoczona, ponieważ nagle odkrywa, że może nie być mieszczanką. Tak? Córka, syn z innych też powodów. Wszystko naraz. To na tym polega Chrystus. Tak? To znaczy, krótko mówiąc, na tym polega próba, że nagle okazuje się, że życie wcale nie potoczyło się w jeden sposób, ale mogło się równie dobrze potoczyć zupełnie inaczej. Ja bym chciał, żeby stanął ktoś w progu, kogo się nie spodziewam. No to tak mógłbym powiedzieć, tak. Ładną, żeśmy tu dzisiaj Ewangelię napisali przez ponad godzinę, ale to jeszcze nie koniec naszego spotkania. Według świętego Jarosława. Bo czas dla Państwa jest w tej chwili na pytania, jeżeli są oczywiście do Jarka Mikołajewskiego pytania, to prosimy. To jest ten moment. Mamy mikrofon dla publiczności, która nie wiem, czy się odważy, ale gdyby chciała, to w tym momencie. Zaczynają ostatnie rzędy. Ja chciałam panu bardzo podziękować za audycję w Radiu Nowy Świat, które mnie bardzo wzruszają. A do pierwszej audycji zaprosił pan Grzegorza Turnała i powiedział coś, co mnie bardzo wzruszyło. Kocham pana bycie na świecie. Tak pan zaczął. No, bardzo mnie to wzruszyło i jeszcze pan powiedział, że pana audycje będą miały klimat Grzesia. Także to naprawdę bardzo mi się to podobało. A ja tu mam takie pytanie, jak my mamy obchodzić w tym roku Święta Bożego Narodzenia w obliczu tego, co się dzieje na granicy? Bo ja chyba pierwszy raz w życiu nie postawię tego talerzyka pustego, bo tak strasznie mnie drażni no, postawa Kościoła najbardziej. Bo ja to wyobrażam sobie, że tam właśnie powinni być wszyscy nasi księża ze wszystkich kościołów stać i protestować. Bardzo mnie to boli właśnie, że ten Kościół nasz tak nie reaguje na to, co tam się dzieje. Dzięki za to pytanie. Ja myślę, że to jest pytanie, które odzwierciedla stan ducha bardzo wielu spośród nas. Tak, tak. No i tym bardziej jest cenne, bo tak to oczywiście, ja napisałem taki felieton w drodze, w ramach, zatytułowany jest ten, w drodze to jest czasopismo, to jest miesięcznik dominikański. Ja tam piszę i oni mi teraz znowu przedłużyli o rok w drodze wyjątku, bo chcą mieć pewnie jednego poganina tam. A ja, rubryka nazywa się, felieton nazywa się Też Człowiek. Tak? To znaczy ja jestem niby też człowiek dla nich powinienem być, o to się upominam. Także i tam napisałem teraz, to znaczy, że bez sensu jest, to znaczy, że krótko mówiąc oni doprowadzili do tego, że ja widzę bezsens świętowania Bożego Narodzenia tak naprawdę. To znaczy tak, i do nich napisałem i on zadzwonił, powiedział, wszak wszystko przekażę oczywiście, wszystko opublikujemy, nie będzie tam. Takżeśmy się umawiali, że będą publikowani. Ja nie wiem, to znaczy jest tak, że na Lampedusie, ja o to opisałem w tej książce, Wielki Przypływ. Na Lampedusie jest tak, że jak spytałem o przyczyny, tak, czy też o powody do tego, żeby pomagać uchodźcom i kobieta mi mówiła, jak tu nie pomagać uchodźcom, skoro z takiej łodzi schodzi Syryjka w chuście na głowie, przytula dziecko i ono jest wypisz, wymaluj jak z naszego kościoła parafialnego, tak, z ołtarza. To jest dla nich. No, u nas właśnie to jest wymienne, to znaczy my wolimy zawsze tę warstwę symboliczną, tak? Wolimy czcić Chrystusa i matkę z dzieciątkiem w tym wymiarze symbolicznym, ale tak naprawdę jakby nam się zdarzyło, to nieszczęście po prostu, tak? To nie wiadomo, co z nim zrobić. To tak samo jak z Chrystusem. Święty Franciszek, kiedy żebrak chciał coś od niego, kawałek płótna, wtedy, kiedy jeszcze pracował Franciszek u swojego ojca, kupca, to wtedy to podszedł do niego i on był strasznie zajęty. I Franciszek do końca życia myślał, że to jest Chrystus właśnie. Zdał sobie sprawę z tego, że to jest Chrystus i przez całe życie gonił, czasami pędził po całym mieście, żeby
przypominał sobie, kiedy nie miał nic do roboty, albo miał taki przymus, żeby biegać i szukać tego człowieka sprzed roku, sprzed dwóch lat, sprzed trzech lat, bo uważał, że stracił Chrystusa. To znaczy, krótko mówiąc, że gdzieś nie stawił się na to spotkanie, że go gdzieś przegapił, czy coś w tym rodzaju. U nas, proszę zwrócić uwagę, tak samo pani mówi o Kościele. Oczywiście są deklaracje, nie wiem, biskupa Zadarko, czy też biskupa, czy arcybiskupa Polaka, ale to jest bardziej nauczanie. To jest takie coś, że to jest taka jak gdyby lekcja, gdyby znowu kolejna katecheza albo kolejne kazanie. I znowu im się łatwo w tym symbolizmie. Ono ma oczywiście swój wymiar społeczny i polityczny, ponieważ ono powinno zobowiązywać, czy nawet w wypowiedzi Gondeckiego, zobowiązywać polityków do zajęcia pewnej postawy. To kiedyś działało. I to kiedyś działało na zasadzie, nie wiem, czy państwo pamiętają, postać, nie wiem, Dobraczyńskiego, który był uważany za antysemitę, tak, ale podczas wojny zdał sobie sprawę, że on nie może, będąc wyznawcą Chrystusa, być antysemitą, więc uratował ponad 300 podobnie Kossak-Szczucka, Żydów, Kossak-Szczucka i właśnie i oni, ale oni po wojnie wrócili znowu do, znaczy on, Dobraczyński, powrócił do swojej dawnej postawy. Tymczasem, bo jest w stanie jedynie zmienić po prostu ciężka robota, to znaczy, żeby oni robili, żeby Kościół nagle przestał być symboliczny, a stał się rzeczywisty po prostu, żeby się zabrał do roboty po prostu, tak? Wtedy, kiedy ja rozmawiałem w Radio Nowy Świat o pomocy, to zastanawiałem się, jak można by pomóc. Pytałem wiceburmistrza Michałowa, jak można pomóc. On powiedział, no jest taki kościół przy granicy, gdzie my nie możemy wejść, bo on jest w strefie, ale proboszcz mógłby otworzyć ten kościół i wtedy ludzie mogliby, można by tam zostawiać jedzenie oraz śpiwory i ludzie mogliby wchodzić. Tak? I kościół tego na przykład nie zrobił. Tak? To znaczy nie było tak. Tak nie zareagowali. Krótko mówiąc... No tak, a no właśnie, no to są takie rzeczy, jakie i to, co powiedział tobie Bartolo, to znaczy będzie Norymberga, no co tu dużo mówić, będzie Norymberga. To znaczy po prostu będzie wielki sąd nad tym, co zostało zrobione i w sprawie uchodźców. Więc ja myślę, że po prostu oni zepsuli nam święta strasznie. To znaczy zepsuli nam święta. Te święta zaczęły się już psuć jakiś czas temu, bo już od jakiegoś czasu nie jesteśmy w stanie znieść świąt z innymi osobami. Tak? Wprowadza się cenzurę wewnątrz rodzinną. Nie rozmawiamy o polityce. Ktoś powie, a na przykład, bo Tusk to... Nie mówmy, bo tak, co, bo, no właśnie, bo oj, jakie szczęście, że dziadek śpi, bo i tak dalej, bo to przecież, bo to by było straszne. I zepsuli nam święta polityką, właśnie taką niekonsekwencją, więc jesteśmy, nie wiem jak to spędzić te święta, wydaje mi się, że po prostu niesymbolicznie jakoś, to znaczy taki jakiś autentyzm, trzeba zawalczyć o autentyzm po prostu, bo taki, tak jak to ja państwu teraz mówiłem, tak się zastanawiałem, czy znowu, jaki rodzaj, kiedy wpuścić tę odrobinę fałszu umoralniającego, prawda, że ja jestem po stronie i tak sobie pomyślałem, nie będę tego robił, bo to takie będzie znowu coś, to znaczy powiem państwu, że się modliłem za Hitlera i że modlę, bo dlaczego nie? No bo co to jesteśmy? Zobowiązani do tego, gdzieś jest napisane, nie modlić się za Hitlera? No to Kościół mówi na przykład, nie modlić się za duszę w piekle, ponieważ one nigdy nie zostaną zbawione, bo piekło to piekło, tak? Ale ja nie wierzę w piekło, no co ja zrobię? Ja po prostu nie wierzę. I znalazłem wsparcie w wypowiedzi ojca Hryniewicza, który powiedział, że piekło jest puste. Tak? No, więc skoro piekło jest puste i on nie jest tam, to może jest w czyśćcu i może coś mogę zrobić, tak? To znaczy nie za to, że nie w nagrodę, ale mogę zrobić, bo cierpienie to cierpienie, bez względu na to, czy zostało poniesione w słusznej sprawie, czy zostało, powiedzmy, że jest wyrokiem w słusznej sprawie, czy w niesłusznej. Tak czy inaczej, nie wiem, jak spędzić te święta. Wydaje mi się, że po prostu wszyscy powinni, w ogóle, to ja mam taki postulat, że wszyscy powinniśmy się odchrzcić i się ewentualnie ochrzcić raz jeszcze, jeżeli mamy na to ochotę. Bo, żeby to było świadome po prostu, a nie klepanie takie po prostu. Bez przerwy to reset klepanie, bo we wszystkim jesteśmy tacy kompletnie właśnie nieautentyczni. A tutaj
no po prostu pobądźmy ze sobą, tak? Tak samo jak nie, nie mają państwo poczucia takiego, że pogrzeby są chybione nawet, to znaczy, że pogrzeby, że ktoś powie, dlaczego ksiądz? Przecież oni się uczą przez całe swoje życie. Od mnichów, od kapłanów oczekuję, żeby oni potrafili mi powiedzieć, dlaczego się umiera. Znaczy, jaki to ma sens w ogóle? Nikt mi tak nie powiedział, tak? O aborcji czasami im się wymknie na pogrzebie, okej, w porządku. Ale na ogół są to jakieś frazesy koszmarne, które po prostu nie wyjaśniają, nie zbliżają mnie do tej tajemnicy, nie pozwalają mi tego przeżyć, tylko zamulają po prostu. Oni po prostu, jak, bo bywałem na pogrzebach i naprawdę proszę mi wierzyć, że oni tylko po prostu wsadzają palec w moją ranę i gdzieś tam grzebią jeszcze tym swoim brudnym paznokciem. Tak? Ja bym chciał usłyszeć coś dobrego, to znaczy coś mądrego, jakiś coś w rodzaju ukojenia. Nie mam tego od nich. Zepsuli, żeby oni się na razie, ja chciałbym to autentycznie przeżyć bez żadnego takiej, bez żadnej przedustawności symbolicznej. Chciałbym, żeby to było nieprzedustawne, żeby to było autentyczne. I można chyba, nie wiem, no tak sobie wyobrażam, można albo nie można, bo też sobie wyobrażam wigilię, na których nie znosimy, o której myśli nawet nie znosimy. Są ludzie, którzy biorą dyżury na wigilię, prawda, bo nie chcą być w domu, bo po prostu nie są w stanie znieść tego wała po drugiej stronie stołu, tego buca po lewej, prawda, tej kretynki, która tam bez przerwy chichocze cokolwiek powie jej beznadziejny mąż. No po prostu no, nie cierpimy, tak? Więc to łatwo powiedzieć. Miła, świąteczna atmosfera. Ale... W Big Book Cafe. Podczas wielkich pytań. No to jest wielkie pytanie. Istotę jak polskiego stołu wyjaśnia Jarosław Mikołajewski. Jak przeżyć, tak. No i Wigilię to po prostu spędzić z ludźmi, których się kocha. No naprawdę. Ja bym nie ładował się w sytuację Wigilii z ludźmi, z którymi się nie chce być. Bo może inne okazje są lepsze, żeby się z nimi spotkać i naprawić stosunki niż Wigilia akurat. Tak? No więc ja akurat mam ten komfort, że wszystkich właściwie ludzi spotkam przy stole przyzwoitych, tak, to znaczy nawet nie będzie stołu, tylko będzie szwedzki stół wigilijny, bo się nie mieścimy w tym jednym pomieszczeniu, które nas zaprosiło. Także może szwedzki stół wigilijny, to by było znakomite. Żeby ktoś... przynajmniej zmniejszyć to napięcie, że wszyscy patrzą na wszystkich. Na czy przykład, ktoś ma jeszcze pytanie? No. Dobrze, przepraszam. Tak chciałem tylko jakoś... Przepraszam, że tak mi gwałtowno przerwano. Ale bardzo proszę. Prosimy. Chciałabym jeszcze zadać pytanie w odniesieniu do pytania, które na początku dyskusji państwo postawiliście. Czy jesteśmy dobrzy, czy jesteśmy szczęśliwi? Bo jest takie zdanie Oscara Wilda, który powiedział kiedyś, że kiedy jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy dobrzy, ale kiedy jesteśmy dobrzy, nie zawsze jesteśmy szczęśliwi. Jakby się pan do tych słów odniósł? Powiem, że jestem za, to znaczy uważam, że to jest absolutnie trafne. Natomiast kiedy jesteśmy szczęśliwi, wydaje mi się, że przeżywanie szczęścia wymaga kultury również, że jest ważna kultura tego szczęścia. Tak? Bo kiedy poczujemy, że jesteśmy szczęśliwi, to bardzo często jesteśmy w stanie popaść w pychę, w butę, w poczucie wyższości również. I nie daj Boże pomyśleć, że nam się to należy, to szczęście. Tak, że nam się należy, bo jesteśmy lepsi, bo jesteśmy bardziej zdolni czy coś. Więc tu jest oczywiście problem ze szczęściem. I dlatego ja napisałem w dzisiejszym tekście w Wyborczej, w wydaniu internetowym, do Tuska napisałem, bo ja zadzwoniłem rzeczywiście do Tuska, to znaczy do Grasia, bo miałem akurat jego telefon. I poprosiłem o telefon, bo ja mam dla niego absolutnie receptę na nową Polskę i że już trzeba myśleć o tej nowej Polsce. Nie odpowiedział. Znaczy, jako gdyby nie mam takiego... Wiem już, to będzie prezydentem. I co jeszcze? Ja na kwirynał zaprosiłem go. Nie, tylko chodzi o to, że ja uwielbiam przeżywać takie stany, kiedy to mam takie poczucie, jak w przekładzie Sandauera z Rilkego. Zwą ich wariaci, bowiem im wyjęto owe przegrody, które myśli grodzą. Frum. Nagle żyjemy w barierach i nagle fru. I wszystko się wydaje możliwe. No więc dzwonię do Tuska, tak? Dzwonię do Olka, a to Cichelca. I proszę bardzo. Nie, więc dzwonię i on nie oddzwonił. Ja nie mam mu tego za złe absolutnie, ponieważ uważam, że słusznie ceni swój czas, ale oni nie rozumieją, że najważniejsze, że myśmy przegrali
poprzez kulturę po prostu. I że bez kultury my nie wyjdziemy z tego wszystkiego. To nie chodzi o kulturę z Ministerstwa Kultury. To nie chodzi o to. Bez względu na to, jakie ono jest, czy ono jest zdrojewskie, czy ono jest glińskie. To kompletnie nie o to chodzi. Tylko chodzi o umowę docelowo. O umowę o to, jakich, w czym się możemy razem rozpoznać. Tak? Obniżając poziom coraz bardziej, gdzieś w końcu dojdziemy do takiego poziomu, który wszyscy, dla wszystkich będzie akceptowalny. Możemy się co do tego umówić. Ale najważniejsze jest przeżywanie kultury w znaczeniu, i o dziwo, to by dobrze zrobiło również katolicyzmowi czy chrześcijaństwu, bo byśmy rozpoznali, że to są wartości chrześcijańskie. I byłoby tam zwłaszcza to, co dla Dantego było najważniejsze. Bo Dante uważał, że wszystko się rodzi absolutnie z pychy. Więc ta pycha jest naszą kulturą. Czyli to poczucie, mam furę, to podjadę temu gościowi w trabancie pod zderzak po prostu. Bo co on mi się tutaj plącze między nogami, prawda? Więc ja wymuszę na nim, żeby on był bardziej sprawny, żeby był szybszy. Tak? I to jest to takie poczucie, to jest takie, pani, uważam, że u podstaw naszego, znaczy upadku tej formacji, na którą, która nie do końca mi się podobała, bo pamiętam, co oni mówili o uchodźcach. Pamiętam dobrze. Ale pamiętam też, co powiedziała pani wicepremier Bieńkowska, że trzeba być idiotą, żeby pracować za 6 000 zł. Ja nigdy w życiu zarobiłem, owszem, zupełnie jakoś tak incydentalnie, ale nie zarabiałem w miejscu pracy etatowym więcej niż 4 000 miesięcznie. 4,5, przepraszam, żeby nikt mi nie wykazał, że 4,5 zarabiałem. Tak? Ale chodzi o to, że no to jest takie poczucie takiej buty, tak? Tych zegarków, które denerwuje mnie, że PiS może wypomnieć jednemu z ministrów posiadanie bardzo drogiego zegarka, tak? Znaczy mnie to po prostu złości, mdli mnie na to, ale mdli mnie tak samo, że on się dał na tym złapać po prostu, do diabła ciężkiego. Po prostu nie cierpię tego. Po diabła mu był taki zegarek naprawdę. To znaczy nie chodzi mi o sprawdzanie zegarków różnych ludzi, ale funkcyjnych polityków, tych, których obowiązkiem jest nie dać się złapać na tego typu rzeczach po prostu, no nie chciałbym takich gdzieś. Więc uważam, że szczęście czyni dobrym wtedy, kiedy nie wiąże się z pychą, kiedy nie wiąże się z butą i kiedy nie każe nam podejrzewać, że zasługujemy na to szczęście. Jest taka jedyna formacja, którą ja jestem skłonny wyznawać, jeżeli miałbym się podczepić pod jakąś ideę czy pod jakąś ideologię, to jest francuska ideologia Simone Weil i Alberta Camus, tak naprawdę. To jest to, co jest mi najbliższe. Włoska Pier Paolo Pasoliniego, tak? Krótko mówiąc, uznać, że uznać naturalność za najlepszą formę istnienia. Taką naturalność bliską ludowej wesołości. To brzmi bardzo podejrzanie. To nie jest u nas w cenie, bo my nie wiemy, co się pod tym kryje. Ale Pasolini powiedział, jesteśmy braćmi w przeciwstawnych pasjach. To jest takie zdanie wiążące dla mnie. Krótko mówiąc, my jesteśmy naprawdę, my nie jesteśmy różnymi ludźmi, my jesteśmy jednym człowiekiem wszyscy. Ja o tym jestem głęboko przekonany. Ja to mówię całkiem poważnie, że my wszyscy jesteśmy jednym człowiekiem. I mówi mi to poezja, bo jak ja napiszę w wierszu o tych opuszkach palców ojca, albo że mam 88-letnią mamę i jak ja dzwonię, to ja jej daję tylko bezkarnie 2 pierwsze dzwonki, a jak przy trzecim nie odbierze, to ja już widzę Bóg wie co. To znaczy ja tam widzę, włączają mi się radary wnętrza mego, o Panie, i widzę moją matkę leżącą przed telewizorem gdzieś tam i tak dalej. Tak nagle wszyscy się odzywają, jak gdybyśmy byli jednym człowiekiem. Wszyscy jesteśmy jednym człowiekiem, tylko rozczłonkowanym na wielu. Jesteśmy braćmi w przeciwstawnych pasjach. Jedni myślą, że to myślą, a drudzy myślą, że to myślą, ale tak naprawdę to nie myślą tak, nie myślą inaczej, tylko myślą, że tak myślą po prostu. Bo nam ta wieża Babel porozbijała głowy i języki tak samo. I tęsknimy za tym wspólnym językiem zwierząt po prostu, czyli za tym brakiem języka zwierząt.
O tym myślimy tak naprawdę. Za tym tęsknimy. Bo to jest za instynktem prawdy. Za instynktem prawdy i autentyzmu w nas. Takim niepodrabialnym. Czyli to, co pani powiedziała, to, co Oscar Wilde powiedziała, pani przytoczyła, to jest oczywiście prawda, ale to, że jesteśmy dobrzy, nie zawsze jesteśmy szczęśliwi, tak. Tylko to też ma swoje jedno ograniczenie, bo czasami ludzie dobrzy stosują tę formułę do siebie i do własnej oceny. Tak? Czasami mówią niemalże w fałszywej skromności, jestem nieszczęśliwy, bo jestem dobry. Biada pomyśleć komuś dobremu o tym, że jest dobry, bo wtedy po prostu zaczyna się afiszowanie, więc tego bym unikał. Ale przy tych przestrogach oczywiście tak, jestem w ogóle wszystko, co Wilde powiedział, to jest prawda. Każdy zabija kiedyś to, co kocha, nie każdy jednak życie za to daje. Ballada o więzieniu w Reading. Mój ukochany też, jedna z moich ukochanych fraz. Proszę Państwa, możemy się umówić, że teraz będziemy zamykać pierwszą część spotkania z Mikołajewskim. W kolejnym roku wróci jako performer tutaj na scenę. Będzie swoje ulubione, tak, a potem jako prezydent i najbliższe 40 lat mamy właściwie ustalone z Tobą, jeżeli chodzi o dar przemowy. Ciekaw jestem, czy Duda się czuje zagrożony? Czy on już nie może kandydować, chociaż kto powiedział, że nie może. Proszę Państwa. Właśnie. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Marta Pyrchuć-Burzyńska i Michał Nogaś, dziękujemy za cały rok spotkań. Za cały rok spotkań w ramach wielkich pytań. My bardzo dziękujemy za to, że mogliśmy tu być. Dziękujemy całej ekipie Big Book Cafe, że nas zaprosiła do tego przedsięwzięcia. Chociaż jeszcze trochę pytań zostało, tak pomyślałem. Tych wielkich też. Tak, oczywiście, ale no to kto wie, może coś się jeszcze wydarzy w roku 2022. Rok 2021. Zamykamy cytatami z Wilda, Dantego i wielu innych bliskich postaci naszemu gościowi, a był nim Jarosław Mikołajewski. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. I Państwu też bardzo dziękujemy. Państwu też dziękujemy i oczywiście informacja jest taka dla tych, którzy są z nami, że książki Jarka można kupić, złożę autografy, a dla tych, którzy są z nami w sieci, książki są do zdobycia na stronie Big Book Cafe, można zamówić, a potem metodą przesyłkową dotrą, więc bardzo proszę się kontaktować. Dziękujemy raz jeszcze. Dobrej nocy. Dziękuję. Wszystkiego dobrego na świecie. Ciekawych rozwiązań tego dnia. Właśnie, jak to zrobić? Na razie. Dziękuję. Nie podnieść.